podniosło rękę. Film wywołał bardzo wielką dyskusję na różnych łamach, na różnych forach i dalej wywołuje, bo zwłaszcza niektórym nie podoba się, w jaki sposób tam jest przedstawione właśnie męka Pana Jezusa, że jest tam wiele przemocy, wiele okrucieństwa. I nie było chyba człowieka, który by, oglądając te sceny, ja pamiętam to, że wtedy byłem akurat w Polsce, w 2004 roku, kiedy ten film wszedł do kin, gdzie kina były pełne, ale nie było człowieka, który by nie płakał, oglądając film Pasja, zwłaszcza ten moment męki Jezusa. Niektórym robiło się słabo, niektórzy musieli wychodzić na świeże powietrze, żeby złapać oddech. Taki był efekt, taki to wywoływało efekt w ludziach. Zwłaszcza, może mamy takie same też odczucia, szokowała najbardziej scena biczowania Pana Jezusa. Wszyscy wiemy, Mel Gibson nie krył się przed tym, że jako swoisty scenariusz posłużyła jemu książka, czy spisane objawienia błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich, słynnej mistyczki, stygmatyczki. Na bazie tego, co ona mogła widzieć w tych objawieniach, co zostało spisane, jest pokazana brutalna prawda o Jezusowej męce i śmierci. Jest pytanie, co my z tym zrobimy? Bo dla wielu ludzi naprawdę to nie jest odstraszające. Jest to przykre, jest to głębokie. To, co jest im dane oglądać. Niektórzy oglądali tylko raz. Potem już nie mają odwagi, żeby do tego wrócić. Niektórzy oglądają przynajmniej jeden raz w roku. Mówią w Wielki Piątek właśnie, żeby jeszcze bardziej zjednoczyć się z Chrystusem. Ale ten film, myślę, że za to Mel Gibson to tak jak się mówi, przynajmniej czysta dostąpi, bo też święty nie był i może i nie jest, ale za ten film naprawdę ogromne dla niego dzięki i zasługi, bo wielu ludzi, wielu chrześcijan, wielu katolików pomaga ten film przeżywać swoje życie, to życie wiary. Doświadczać właśnie tego nawet poprzez reminiscencje, poprzez wspomnienia, poprzez pamięć, w jaki sposób modlić się na różańcu, zwłaszcza odmawiając tajemnice bolesne, w jaki sposób przeżywać mszę świętą, w jaki sposób odprawiać nabożeństwo drogi krzyżowej. Bo moi drodzy, nawet teraz my sami pomyślmy, czytaliśmy Mękę Pańską, współuczestniczyliśmy aktywnie, ale jeżeli by nie ten film, bo było wiele innych, ale one nie były tak dosłowne, tak wiernie oddające i tak brutalnie oddające tę rzeczywistość, to byśmy troszeczkę na sposób taki cukierkowaty, bym powiedział, może tak trochę niestosownie, ale tak mi się kojarzy, myśleli o tej wielkiej tajemnicy naszej wiary, jaką jest męka, śmierć Pana Jezusa, którą dzisiaj przyzywamy w Wielki Piątek, wspominamy. Towarzyszymy Jezusowi. Byśmy chyba nigdy nie wyobrażali sobie, nawet w najczarniejszych snach, że Syn Boży, Jezus Chrystus mógł tak bardzo cierpieć, że zadano mu tak wielkie cierpienia, a męczyli go strasznie, jak straszna była ta jego śmierć, jak nieludzkie zadawane przez okrutnych katów cierpienia, którzy na filmie jest pokazane wręcz z sadystycznym uśmiechem prześcigali się, żeby wynajdywać, zabawiać się wręcz, wynajdywać nowe sposoby. Wkładali to w całą energię, żeby właśnie Jezusa torturować, znęcać się nad drugim człowiekiem. To było nieludzkie i to było jakieś apogeum. Tak, to była najbardziej okrutna śmierć. Mówimy śmierć niegodna człowieka. Jezus umarł w strasznych cierpieniach,
strasznych cierpieniach, w poniżeniu, w samotności, podarty z resztek godności, ze wstydu, pośród drwin nienawiści, szyderstwa, agresji, wisi na krzyżu, przybity gwoździami do belki, dusi się, cały krwią zalany, skatowany, wyszydzony przez ludzi. Ten, kto ten film oglądał, wie, o czym mówię. Trudno jest na to patrzeć, moi drodzy. Łzy same cisną się do oczu, brakuje oddechu, brakuje słów, bo człowiek przeżywa, mimo tego, że wie, co się stało, ale to jest jakby uobecnienie właśnie, unaocznienie. Teraz pytanie, po co Jezus tak cierpiał? Czy nie można było inaczej? Dlaczego się tak poświęcił? Dlaczego taka spotkała go okropna dola, rola? Dlaczego tak bardzo nienawidzili go oprawcy? Dlaczego tak bardzo nienawidzili go Żydzi? Dlaczego do końca nikt nie okazał, poza zwykłymi, niepozornymi ludźmi, pojedynczymi, nikt nie okazał mu współczucia, nikt nie pomógł, nikt go nie oszczędził. Pamiętajmy, jak to wszystko wyglądało, ale też pamiętajmy, że tak miało być. Tak miało być, moi drodzy, że to nie było pójście na łatwiznę, na skróty w wykonaniu Pana Jezusa, w wykonaniu Pana Boga. Nie mogło tak być, bo wielka była wina człowieka, dlatego jeszcze większa była ofiara Boga, Syna Bożego. I pamiętajmy, że to była walka na śmierć i życie. To nie było tam połowicznych rozwiązań, kompromisów, paktów czy jakiejś ugody, rozejmu. Nie. To była walka między niebem a piekłem. Walka na śmierć i życie. Trzeba było, aby śmierć niewinnego wyjednała odkupienie dla nas grzesznych. Trzeba było. I tylko w ten sposób On mógł odpokutować za nasze grzechy, bo je wziął na siebie. Dźwigając krzyż, On dźwigał nasze grzechy. I On zamiast nas, grzesznych, zasługujących na karę, On poniósł karę. On poprzez zmartwychwstanie, co jest główną tajemnicą naszej wiary i w co wierzymy, ale niestety statystyki, czy im wierzyć, czy im nie wierzyć, twierdzą, że 70% katolików na świecie, to jest ogromna rzesza, nie wierzy, że Chrystus zmartwychwstał, że Chrystus żyje. Uznają, że jest to fakt historyczny, że coś się nam wydarzyło, ale nie wierzą, że Chrystus żyje na wieki, że On zmartwychwstał, że On wyjednał nam zbawienie, że On podeptał piekło, On pokonał szatana, sprawił, że śmierć, grzech, zbrodnia nie mają władzy już żadnej nad nami. On jest zwycięzcą. Przez zmartwychwstanie zbawił każdego z nas, ocalił. I wiemy, że nie ma zbawienia poza Chrystusem, nie ma zbawienia poza Kościołem katolickim, którym Chrystus jest cały, obecny, który go jest głową, a my jego ciałem. Moi drodzy, od tamtego Wielkiego Piątku przy każdym naszym cierpieniu, przy każdym cierpiącym człowieku jest obecny Chrystus, bo On zna smak cierpienia i to 1000 razy bardziej od nas, nawet jeżeli nasze cierpienie jest wielkie i uciążliwe i przeszkadza nam w życiu i powoduje, że to życie traci sens. Ale On jest z nami w tym cierpieniu, dlatego że On sam cierpiał. Dlatego jak mówimy, gdzie jest Bóg, kiedy jest cierpienie na świecie, w człowieku? Bóg jest obecny właśnie w tobie, kiedy ty cierpisz. Od Golgoty przy każdym umierającym człowieku jest Chrystus. Chrystus, który był umarły, a znów żyje, który ma władzę przeprowadzić każdego z nas. Przyjdzie taki moment,
że spotkamy, to jest tylko krok dalej po naszej śmierci. Bardzo blisko, a już daleko, bo nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Tam będzie czekał Chrystus. Chrystus zmartwychwstały. Chrystus uwielbiony, aby nas przeprowadzić ze śmierci do życia. Daj Boże, każdego z nas. Niektórzy by chcieli, aby historia Jezusa Nazareńskiego skończyła się z chwilą złożenia go w grobie, lecz historia Jezusa nie kończy się w grobie. Dzisiaj przy tym grobie będziemy spędzać czas i jutro, i przez dwie noce. Ale historia Jezusa Nazareńskiego nie kończy się na grobie. Dlaczego? Bo grób jest pusty trzeciego dnia. Tam nie ma Jezusa. Bo z grobowca miał się zrodzić Kościół Chrystusowy. Oto właściwie na opoce, której wykuty był grób, zbudowany jest Kościół, którego bramy podziemia, piekła i śmierci nie zwyciężą. Kościół zbudowany jest i oparty na fakcie zmartwychwstania, które miało miejsce w grobowcu Józefa z Arymatei. Z grobu Jezus nas pociesza i woła na cały świat. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Amen. Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Bój się.